Cześć, z tej strony Kamil Szumotalski z kanału Przyklejeni. To jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej, który zazwyczaj prowadzę ze swoją żoną Dorotą, ale dzisiaj jej z nami nie będzie, za to będzie inny gość, z którym będziemy rozmawiać o świętym Józefie. Święty Józef od 150 lat jest patronem Kościoła katolickiego i z tej okazji na początku grudnia zeszłego roku papież Franciszek napisał do nas list. List apostolski pod tytułem Patris Corde, czyli ojcowskim sercem, w którym papież Franciszek zachęca nas do poznania lepiej postaci świętego Józefa. List jest na tyle ciekawy i ma tak ciekawą formę, że postanowiłem zaprosić do rozmowy jednego z ojców dominikanów, Pawła Koniarka z Gdańska, z którym będziemy przez najbliższych 8 odcinków rozmawiać o świętym Józefie na podstawie właśnie tego listu papieża Franciszka. Przed nami 8 rozmów, nie tylko dla mężczyzn. I żeby już nie przedłużać, zapraszam do słuchania każdy kolejny piątek. Cześć Pawle. Cześć Kamilu, witaj. Będziemy rozmawiać przez najbliższych kilka, pewnie ładnych godzin ostatecznie, o świętym Józefie i o tym, co papież Franciszek o świętym Józefie nam napisał i przypomniał. Taki jest plan, no. Czytałeś cały ten list od razu, jak wyszedł, od deski do deski, czy zostawiłeś sobie go? Tak, powiem ci szczerze, że od razu go przeczytałem, ale tak wiedziałem, że to będzie taki dokument, wcale nie taki długi, ale który niezwykle mnie będzie inspirował, więc potem też dzięki tobie jakoś do tego dokumentu wracam i tak cedzę go punkt po punkcie troszeczkę, nie? Tak, ale chyba puknąłem go w całości od razu i byłem jakoś taki poruszony tym papieskim listem. Bardzo mnie też dotknęło to, że papież sam mówi o tym, że to jest jakoś jego osobiste świadectwo więzi z Józefem. I też przyznam się, co ci jakoś wcześniej mi też mówiłem, że ten list jakoś się zbiega z takim moim odkrywaniem ojcostwa. Co to znaczy być ojcem i kiedyś jeszcze w trakcie formacji przed święceniami miałem sobie takie mocne postanowienie, że nikt do mnie ojcze nie będzie mówił. A to jednak. Zaraz się zaczęło. Banda studentów i nie tylko, a nawet ludzi starszych od ciebie. Tak. Jednak ojciec, ojciec, ojciec. Pewnie do tego listu będziemy wracać w kościele w ogóle dość często, bo papież sprawił, że samą formą, jaką ten list przybrał, tym podziałem na wyraźne takie punkty, że aż się chce ten list brać do kontemplowania, medytowania, do przyswajania go. I to jest ciekawa rzecz, która tak mi weszła w głowę, że święty Józef to jest taka prawda, którą słyszymy zawsze przy okazji, kiedy Józef pojawia się gdzieś tam w liturgii słowa, że Józef jest osobą, która nie wypowiada ani jednego zdania w Ewangelii, a tutaj nagle okazuje się, że mamy specjalny list papieża o Józefie, że to jest postać taka, bez której w zasadzie ciężko sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie wielu duchowości, w ogóle funkcjonowanie Kościoła jako takiego. Tymczasem papież na samym początku pokazuje nam cechy, o których jednak udaje nam się dowiedzieć z Ewangelii. I wiemy, że był skromny, był skromnym cieślą, no, że był zaręczony z dziewicą Marią, to też wiemy. To nie dziwi, tak? Dalej, że był człowiekiem sprawiedliwym i że był zawsze gotowy na wypełnienie woli Boga. Jak widzisz te cechy w swoim ojcostwie? Skromny cieśla. To cieśla, nawet więcej. Ostatnie badania, egzegeci, ci, którzy znają się na Piśmie Świętym, na historii zbawienia dobrze,
Nawet ostatnio uważają, że słowa, które są używane w opisywaniu Józefa, bodajże tekton, nie sprawdziłem tego wcześniej, a zwłaszcza znajomość zapotrzebowania na pracę wtedy, kiedy Jezus się rodził i gdzie pracował też Józef, było bardzo duże zapotrzebowanie na Via Maris. I to ciekawe, że ten obraz Józefa, który zajmuje się drewnem, taki trochę śmieszny, może prymitywny obraz, że tutaj Józef z Jezusem zrobili pierwszy stół i krzesło, jak to w apokryfach, ale że to był człowiek, który pracował swoimi rękami ciężko, być może też zajmując się obróbką kamienia. Człowiek no, zarabiający na chleb w pocie czoła, i to jest chyba trudny dla mnie obraz, bo coraz bardziej jakoś się do tego przyznaję sam przed sobą. Może to też potwierdzisz, że chyba my mężczyźni tak mamy, że potrzebujemy jakiejś wizualizacji owoców naszej pracy. Że jak coś robimy, to potrzebujemy zobaczyć właśnie jakiś stół, jakieś krzesło, jakiś wyciosany kamień. I jeśli tych owoców naszego działania nie widzimy, to nie jest to dla nas komfortowe i nie jest to dla nas wygodne. I no w tym moim ojcostwie, w tej mojej drodze ojcostwa, bardzo mało jest takiego szybkiego owocowania. Nie? Teraz mi się przypomina taki obrazek. Byłem jeszcze wtedy w Krakowie na studiach i coś jakoś się działo u mojego brata, który już mieszkał z małżonką tutaj w Gdańsku. Jakiegoś trudu doświadczali i pamiętam rozmowę z Tomkiem, mówię: słuchaj, chciałbym do was przyjechać, albo wpłacić wam coś na konto, albo po prostu porąbać drzewo, albo po prostu komuś dać w mordę. Coś zrobić, a nie mam takiej możliwości. I mój brat mnie wtedy pięknie zewangelizował, bo powiedział mi: ale Paweł, ale nikt od ciebie tego nie oczekuje. Ty po prostu się za nas pomódl. I ten znak skromnego cieśni. Teraz jak sobie to przeczytałem, skromny cieśla. Chyba pocieszeniem dla mnie jest ten skromny. A ja sobie tak myślałem o tym byciu właśnie skromnym cieślą. Czy to nie jest trochę tak, że Józef po prostu robił to, co do niego należało? Że ta jego skromność nie polegała wcale na tym, że on był jakiś taki gdzieś tam schowany i że tam nosa nie wyściubiał ze swojego tam mieszkania, tylko że po prostu robił to, co należało do jego pracy, do jego zawodu. Że był prostym człowiekiem, prostym, skromnym cieślą, tak? Który dobrze robił swój zawód, dobrze wykonywał swój zawód. I tak myślę, w twoim kontekście bycia ojcem dominikaninem, że bycie skromnym dominikaninem to jest bycie dominikaninem, jest który... trudne. To oczywiście, że jest trudne, to już jest, wynika z charyzmatu, ale to jest po prostu głoszenie. Najlepiej jak potrafisz, najlepiej jak umiesz. Jejku, czekaj. Skromny dominikanin, nie? Jak to brzmi, nie? Jej, Panie Jezu, zmiłuj się nad nami. A w kontekście moim myślę o tym, że to jest po prostu robienie swojej pracy najlepiej jak potrafię i bycie, albo nawet na odwrót, czyli najpierw bycie mężem i bycie tatą dla dzieci najlepiej jak umiem, a potem wypełnianie swoich zawodowych obowiązków też najlepiej jak potrafię. Tak, wiesz co, jest mi to bardzo bliskie, co mówisz. Przed zakonem, znaczy długo przed jeszcze, jak bardziej marzyło mi się założenie rodziny i
zresztą powtarzam to Zbigniewowi Nosowskiemu nieraz, że był dla mnie takim inspiratorem i chciałem być tak jak on, w takim, no właśnie, głoszeniu w codzienności, nie? Zawsze mi przychodzi, jak sobie myślę o takiej skromności życia i głoszeniu przez codzienność, to przychodzi mi tytuł jego książki, jego rekolekcje Szare, a piękne rekolekcje o codzienności, nie? To tak, nie? Tak chciałem żyć, nie? Że robić dobrze swoją pracę i przez to, jak tą pracę wykonuję, przez to, jak dbale podchodzę do, z jaką dbałością podchodzę do swoich obowiązków, marzyło mi się, że ludzie przez to będą mnie pytać o Jezusa, nie? Bo jak? Bo ksiądz to mówi, bo ma taką pracę, tak, nie? A tu jednak, no w czasie Adwentu sporo mówiliśmy z Dorotą o Karolu de Foucault, cały Adwent rozmawialiśmy o Karolu i o tym, jak on nas inspiruje do właśnie takiego szukania Boga w codzienności, też wykonywania swojej pracy, ewangelizowania taką w takiej codzienności tym, co robię. No ale jednak Karol, no owszem, jest dużo późniejszym świętym błogosławionym Kościoła, bo z dwudziestowiecznym, ale Karol zostawił po sobie masę słów, zostawił po sobie wiele tekstów, a w ciągu swojego życia nie nawrócił nikogo, a tutaj sięgamy dalej do Józefa, który, nie zostawiając ani jednego słowa, mimo wszystko zrobił taką robotę, że dzisiaj kościołów, zakonów, zgromadzeń, klasztorów, które opierają się na duchowości Józefa, jakkolwiek by jej nie nazwać i nie szukać, no pokładają, no opierają się jak tylko mogą. I... Tak, a nawet więcej, bo zobacz, że nie tylko... Nie tylko nie wypowiada żadnego słowa Józef, ale szybko znika. No bardzo szybko. W zasadzie dla nas szybko, od czytelników Ewangelii, dla Jezusa. Tak, tak. Chodzi mi o odbiór taki w czytaniu Ewangelii, nie? Że chciałoby się jeszcze coś tam o nim usłyszeć. No, no właśnie, stąd potem ten pomysł na to, że musiał być no strasznie sędziwym człowiekiem, musiał być stary, Józef stary, no bo czemu znika? No na pewno umarł. I to pewnie szybko. Pewnie szybko umarł i tak, to wiesz, jak tak mówiłeś teraz o tym milczeniu Józefowym i że nic po sobie nie zostawił, to mi ojciec Dominik do głowy przyszedł. Co prawda nasi historycy zakonni pojawiają się już takie, nie wiem czy słyszałeś, takie zdania, że to bracia spalili wszystkie dokumenty po nim. Tak, 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 oczywiście. To tak samo jak nie chcieli go kanonizować. Tak, no. Tak. Więc to jest rzeczywiście, jak wiele można powiedzieć bez słów, nie? To jest... Myślę, że niezwykle prowokujące dla brata kaznodziei, nie? A wołające dla mnie o jakąś taką spójność życia, nie? Że no, że te kaznodziejstwo to jest mówienie całym sobą, całym życiem, nie? Że na ambonie to jest tylko jakiś moment, nie? Wycinek. Papież Franciszek pisze tutaj takie zdanie, które jak przeczytałem je pierwszy raz, to wróciłem do niego i musiałem chwilę się zatrzymać, żeby się nad nim zastanowić i przeczytać jeszcze raz, czy na pewno dobrze je zrozumiałem. Bo papież pisze tutaj o tym, że wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność. A chwilkę wcześniej pisze właśnie o tym, że to Józef miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię. I zastanowiłem się, kurczę, co to znaczy w kontekście Józefa? Czy to znaczy, że on posiadł Boga? Da się w ogóle posiąść Boga? Czy rzeczywiście
No wiemy, że Józef nie, w żaden sposób nie ograniczał Jezusa i nie stał się jego właścicielem, ale rzeczywiście w kontekście tego, co tutaj pisze papież, no to musiała być jakaś wyjątkowa, nie wiem jak to nawet nazwać, odpowiedzialność, misja, powołanie, wszystko naraz Józefa, żeby właśnie taką odpowiedzialność i taką trudną misję podjąć. No myślę sobie też o tym, że to jest ten paradoks wcielenia, ta prowokacja wcielenia, że Bóg naprawdę się oddaje w nasze ręce, nie? Że to często jak sobie myślimy o wcieleniu, to koncentrujemy się tylko na żubku, a przecież to się zaczyna wszystko od poczęcia, właśnie ten gest zabrania dziecka na kolana przez ojca i przyznanie się, tak, to jest mój syn, potwierdzam swoje ojcostwo, to jest moje dziecko. No tak, na każdej Eucharystii chyba to przeżywamy, że Bóg się oddaje w nasze ręce, że Bóg pozwala, żeby go dotykać, żeby go jeść. Pozwala się profanować. Cały czas schodzi ze swojego tronu. Cały czas się odbywa ta kenoza, nie? To jest niezwykłe, nie? My może teraz w tej epoce pandemii, w dobie COVID-a, osobiście mi irytujące, powracające spory o to, czy godnie, niegodnie, czy na rękę, czy do ust. A chyba zapominamy, że sposobem bycia naszego Boga jest kenoza, jest uniżanie się, nie? To jest, że On się nie wstydzi nie tylko naszych ust, które potrafią wypowiadać okropne słowa, ranić drugiego, nie wstydzi się naszych dłoni, bo się nie wstydzi nas, nie wstydzi się naszego grzechu, nie wstydzi się pobrudzenia człowiekiem, bo sam się w niego ubrał. To jest niezwykłe. Jak sobie myślę o tym posiadaniu Boga, to zaczynam przestawać dziwić się Józefowi, że nie mamy żadnego jego słowa, bo no to można więcej powiedzieć, nie? Jak Bóg staje się w jakiś sposób twoją własnością. To jest taka tajemnica, no, którą ty jako ksiądz, jako prezbiter przeżywasz no, jeszcze bardziej, że na twoje słowa chleb staje się ciałem. My możemy jako świeccy przyjmować Jezusa w komunii, ale to twoje doświadczenie jest tutaj, myślę, że trochę bliższe tego Józefowego doświadczenia, że na jego słowo Jezus stał się Jezusem, dostał dostał na imię. To jest w ogóle Bóg jako ktoś, kto jest posłuszny człowiekowi. Ten, który wypowiada słowo i wszystko się staje, sam pozwala, żeby jakoś słowo ludzkie go ograniczało, nie? No bo to przecież nie pomysł Józefa i Maryi, żeby tak nazwać dziecko, nie? To jest... No myślę, że to w ogóle nie jest pomysł Józefa na jego życie. No to jest też... Tutaj wrócę jeszcze kawałek wcześniej do listu, gdzie papież przypomina, że to Józef był świadkiem tego, jak Jezusowi cześć oddawali pasterze, jak oddawali mu cześć magowie, jak był świadkiem potem całego dorastania. No to jest niesamowicie zmieniające perspektywę też patrzenia w ogóle na Jezusa. Ja pamiętam, że jedną z takich rzeczy, która mnie dotknęła mocno, kiedy byłem w Ziemi Świętej w Nazarecie,
kiedy jeden z księży, którzy tam byli ze mną, powiedział, jak staliśmy tam w tym domku, który miał być domem świętej rodziny, i ksiądz powiedział, no, że tutaj najświętszy sakrament zamiatał liście, nie? Czy tam zamiatał podłogę. I tutaj zazdroszczę tego strasznie, no nie tylko Józefowi, tak, ale wszystkim ówczesnym, że mieli właśnie tę możliwość dorastania z nim, ale z drugiej strony, no właśnie, jak wielu ludzi w tamtym czasie w Jezusie w ogóle go nie rozpoznało. I tutaj już nie zazdroszczę. Myślę, że słowem mamy łatwiej niż on. Myślę, że w pewnym sensie tak. Że w ogóle to my teraz jesteśmy ludźmi, którzy od urodzenia wzrastają w wierze. Mamy to szczęście żyć w takich czasach i w takim miejscu, że nikt nas ani za tą wiarę nie zabija, ani nie prześladuje. Przynajmniej nie... Przynajmniej w Polsce, tak. Mówię o konkretnym tutaj miejscu. Ale ten list papieża rzeczywiście już tymi samymi pierwszymi kilkoma akapitami otworzył tak szeroko mi oczy, nie tylko właśnie na Józefa, ale w ogóle na to, w jaki sposób Józef miał okazję być z Jezusem, jak bardzo głęboka to musiała być relacja, jak wiele od Józefa też zależało w życiu Jezusa. To jest, no dla mnie to jest niesamowite, i patrzę na moją relację teraz z Łucją, jak wiele zależy ode mnie, zaczynając od tego, jakie książeczki czyta, czy ogląda bajki, jeśli tak, to jakie, co je, co pije, czy je cukier, czy nie je cukru. No, wszystkie najmniejsze rzeczy zależą no nie tylko ode mnie, ale też od Doroty, ale to jest olbrzymia odpowiedzialność. Ja nie mam z tyłu głowy tego, że to jest no, Pan Bóg i trzeba zrobić chyba wszystko, żeby mu się nic nie stało, nie? Albo zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby go wychować na jak najlepszego człowieka. Jestem ciekaw, czy w ogóle taka myśl Józefowi towarzyszyła z tyłu głowy. Teraz wiesz co, bo to z jednej strony to jest Pan Bóg i trzeba tutaj dobrze go wychować, no ale właśnie to jest Pan Bóg, więc po co w ogóle go wychowywać? To on powinien mnie wychować. I to jest, nie wiem, na pewno kojarzysz ikonę, czy te przedstawienie wschodniego kościoła Bożego Narodzenia. Jakoś to jest mi bliskie, że to wszystko nie tak jak u nas na zachodzie jest podawane kawa na ławę, tylko tamte myślenie jest bardziej tajemnicze i no i wymagające większego użycia rozumu i wiary, żeby przeczytać to, co jest namalowane. I Józef w tych ikonach Bożego Narodzenia często jest pokazany w pozie takiego myśliciela. Zawsze z boku. Tak, i nierzadko też właśnie podczas pokusy, nie? Podczas pokusy... Czy to rzeczywiście, naprawdę wierzysz, że to jest Bóg? Właśnie, nie? Ciekawe co... Myślę, że Józef dużo by nam mógł powiedzieć o takiej... O podstawowym... Jak to łączyć, nie? Bardzo mi się spodobało, jak jeden z takich rekolekcjonistów tutaj w klasztorze nam powiedział, że... wszystkie herezje i nasze błędy, niedojrzałości wiary, one mają swój korzeń w nieprzyjęciu dogmatu chalcedońskiego. Że nie potrafimy odkrywać tej podwójnej natury Jezusa, nie? Że albo nas przegina w boskość, albo nas przegina w człowieczeństwo. I że Józef jest, no, Józef jest znakiem przyjęcia tego Jezusa w całej jego pełnej tożsamości, nie? I no właśnie, bo wychowywanie Boga, nie? To w ogóle...
z jednej strony ktoś, kto jest moim stworzycielem, kto wierzy, że się pojawił bez mojego udziału, a z drugiej tak niezwykle zależny ode mnie, nie? No bo właśnie, no, myślę, że sobie, że Józef trochę jest pierwszym mistrzem życia duchowego, który powtarza, ojej, to chyba w ogóle jest zdanie Loyoli, więc nie wiem, czy ja mogę je cytować, ale chyba Józef właśnie tego uczy. Angażuj się w to, co robisz, tak jakby wszystko zależało od ciebie, a ufaj Bogu, tak jakby zależało wszystko od niego. To pewnie Loyola ściągnął od Józefa. O, tak, to jest nasze odkrycie, to prosimy sobie zanotować, szczególnie pozdrawiam wszystkich okropnych jezuitów. Z papieżem Franciszkiem na czele. Tak jest. Ale właśnie, bo to tutaj gadamy, ale Kamil, bo ty mnie wyhaczyłeś z tym skromnym cieślą, ja teraz odbijam piłeczkę, a co to znaczy człowiek sprawiedliwy i zawsze gotowy? Sprawiedliwy to jest w ogóle słowo zagadka, jak dla mnie, no bo można być sprawiedliwym na tak wielu dzisiaj płaszczyznach i tak wielu kontekstach. Zresztą myślę, że nie tylko dzisiaj, że też w czasach Józefa też można było to w tak wiele sposobów interpretować. Trochę tak patrzę na to z perspektywy jeszcze czegoś innego, co też można podciągnąć pod jakąś sprawiedliwość. Myślę tutaj o uczciwości małżeńskiej, bo zawsze gdzieś tam w tym kontekście, jak się rozmawia, czy jest się na jakichś kursach, to pojawia się zawsze to hasło, gdzieś tam się zawsze rozmawia o tym, co to w zasadzie znaczy ta przysięga. Uczciwość małżeńska. Tak, miłość, wierność, uczciwość małżeńska. I tak sobie myślę, co to znaczy być uczciwym mężem. I uczę się. No, w tym roku minie nam 5 lat małżeństwa, więc mam już całe 5 lat, żeby się tego uczyć. Jaka to jest rocznica? 5 lat to jest jaki to ma? Jakieś papierowa? No to nie wiem, czy ten papier coś daje, ale na pewno daje takie doświadczenie, które myślę, że można podciągnąć. Ja mogę podciągnąć pod bycie człowiekiem sprawiedliwym. To znaczy, że w myśl tej klasycznej definicji sprawiedliwości, czyli oddać każdemu to, co jemu się należy, że nie każdemu porówna, ale to, co komu się należy. I wiem, że tutaj mojej żonie i idąc dalej teraz od już półtora roku Łucji, należy się moja opieka, moja troska, mój czas spędzony z nimi, moje rozwijanie się. Też takie, myślę tutaj o rozwoju takim nie tylko w kontekście tym biznesowym, tylko w kontekście takim też psychoduchowym, że nie mogę zostać tu, gdzie jestem. I myślę, że dla mnie to jest dzisiaj bycie, dorastanie do tego, żeby być człowiekiem sprawiedliwym, żeby nie osiąść gdzieś na laurach, tylko żeby cały czas starać się w małżeństwie przynajmniej, no właśnie, oddawać to, co żonie i dzieciom się należy. A szerzej, no to jest już, że tak powiem, dalsza interpretacja tej definicji. Ale pytanie, czy to jest to, o co chodziło ewangeliście, kiedy nazywał Józefa sprawiedliwym? No właśnie, bo to jest Mateusz. A przy chrzcie Jezusa jest przepychanka, jak dobrze wiemy, między Janem a Jezusem. Jan mówi, to jest trzeci rozdział, to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Na co Jezus odpowiada, pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. W tłumaczeniu paulistów jest, bo to, co przeczytałem, to teraz była tysiąclatka, a w tłumaczeniu paulistów jest, zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Czyli wynikałoby na to, że sprawiedliwość jest jakąś powinnością. Powinnością albo
posłuszeństwem, wejściem w wolę ojca. No Józef tutaj daje trudny przykład, to trzeba przyznać. Trudny przykład do naśladowania, ale powiem ci, co mnie ostatnio tak mocno urzekło i co jest też w kontekście tej kolejnej cechy, którą tutaj papież wymienia, czyli o tym, że Józef był zawsze gotowy na wypełnienie woli Boga. I tutaj mnie urzekła bardzo historia tej figurki śpiącego Józefa, o której jakiś czas temu wspomniał papież, że to jest figurka, którą on ze sobą przywiózł w ogóle z Argentyny i ona leży u niego na biurku. I to jest taka figurka, gdzie śpi sobie Józef, leży po prostu, tam trzyma chyba lilię w ręku i śpi. I papież mówił, że to jest figurka, pod którą on podkłada intencje, które chce, żeby w których chce, żeby Józef się wstawiał. Wyobraziłem sobie taką stertę intencji na biurku. Tak, papież w ogóle powiedział o tym, że teraz Józef śpi na materacu z kartek, nie? Także... Ale to jest właśnie dla mnie ciekawe i to jest mi zresztą bardzo bliskie, bo jestem człowiekiem, który lubi spać i zasypia zawsze w każdych możliwościach, w każdych warunkach i nigdy nie miałem problemu z bezsennością, a wręcz przeciwnie. To jest mi to bliskie właśnie, że Józef jest pokazywany przez papieża jako przykład ciągłej gotowości wypełnienia woli Bożej. A jednym z jego takich wizerunków, które papieżowi są najbliższe, jest właśnie wizerunek Józefa, który śpi. I który też, no oczywiście nie bierze się to znikąd, no bo Józef w snach tak otrzymywał polecenia tego, w jaki sposób ma wypełniać wolę Bożą. Ciekawe, no to jest w ogóle... To jest dla mnie ciekawe, że ta powinność, o której mówiliśmy chwilę wcześniej, u Józefa często była wypełniana w zasadzie przez sen, przez poznawanie woli Bożej, poznawanie tego, co on powinien zrobić, było w jakiś sposób powiązane z... No właśnie, to bardzo ciekawe jest. Inaczej jak do Maryi, nie? Maryja właśnie tam też... Niektóre teksty podają, że czytała psał też, no właśnie, może odmawiała różaniec i anioł Gabriel przyszedł i powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale to ciekawe, że ona ma, no właśnie, w ciągu, nie śpi, Maryja nie śpi, nie? Kiedy przychodzi do niej słowo Pana, a Józef we śnie. Trochę, wiesz, teraz mi się to skojarzyło tak jakby, tak ciężko pracuje, jest skoncentrowany na swojej robocie, a Bóg wie, że, prawda, faceci, no... Jak są skoncentrowani na jednej robocie, to drugiej nie można im dawać, bo no właśnie. Więc taka też w tym niezwykła wrażliwość i pokora Boga, nie? Że no we śnie mnie najlepiej usłyszysz, nie? W śnie mnie zauważysz. A z drugiej strony może właśnie taka wrażliwość Józefa, takie słuchanie Boga, taki nasłuch, że też we śnie potrafił usłyszeć, nie? To bardzo, bardzo ciekawe. Teraz mi przyszedł do głowy Samuel, nie? Który też pierwszy raz słyszy Boga we śnie, nie? Samuelu. No i idąc dużo dalej, wracamy do Adama, który został przez Pana Boga uśpiony. I dopiero wtedy zostało. No właśnie, więc może faceta trzeba jakoś bardziej wyciszyć. Może facetowi trzeba zrobić więcej przestrzeni niż kobiecie, która chyba, no trochę generalizując, ale która z natury jest jakoś bardziej relacyjnie otwarta i wrażliwa, a my często jak zostaniemy pochłonięci przez jakąś naszą robotę, to nie zauważamy tego, co się dzieje dookoła. Ciekawą rzecz, wczoraj chyba nawet wczoraj słuchałem takiej audycji, rozmowy na temat snu, na temat dobrej snu dobrej jakości, o tym jak o niego zadbać i tak dalej.
I jedną z ciekawych rzeczy, to była dyskusja taka zupełnie w kontekście pozareligijnym. I jedną z rzeczy, o których powiedziała jedna z prowadzących tą rozmowę, to oprócz tam oczywiście wietrzenia pokoju i tak dalej, było to, że nie wyobraża sobie w ogóle troski o dobry sen, że wszystko inne jest nieważne w zasadzie, jeżeli nie zatroszczymy się o to, żeby bezpośrednio przed snem zrobić, i tutaj nazwij jak chcesz, medytację, mindfulness, czy po prostu czas na modlitwę, rachunek sumienia. I podparła to takim argumentem, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których mózg jest non-stop przebodźcowywany, że dostajemy tylu bodźców, że przed spaniem on nie jest w stanie sam się wyciszyć. I tak myślę tutaj właśnie w kontekście tego gotowego Józefa, który spał, że może już wtedy tak było, że słuchanie woli Bożej, że otwieranie się też na głos Boga, wsłuchiwanie też się w siebie i w to, co Pan Bóg we mnie mówi, że też wymaga jakiegoś skupienia, które najlepiej przychodzi w większości przed snem, przed spaniem, bo w zasadzie w nocy, kiedy wszystko się zwalnia, wycisza, kiedy świat się pogrąża w jakiejś takiej nieprzeniknionej ciszy. I tutaj przychodzi Pan Bóg i Józef po raz kolejny rzeczywiście okazuje się być tutaj przykładem niedoścignionym. No właśnie, sam to powiedziałeś, przykład niedościgniony. W ogóle to jej, po co nam taki patron, po co nam taki święty, skoro może on jest, może my się zaraz nie zgodzimy z papą i powiemy mu, ej, dajesz nam papieżu taki wzór. No to jest też ciekawe i to jest kolejna rzecz, która mnie w tym liście zainteresowała, że Józef ma tyle wezwań, jest patronem tylu spraw, że jest patronem Kościoła, w ogóle patron Kościoła katolickiego. To jest, jak można być patronem Kościoła katolickiego? To jest dla mnie... No i przez Benedykta XVI został wprowadzony na stałe do kanonu mszy świętej. Nie tylko wspominamy Najświętszą Dziewicę, ale też oblubieńca Najświętszej Dziewicy. Tutaj nasz współbrat ojciec Aleksander się tym szczyci, że tutaj papież Benedykt to od niego podebrał, bo on już zawsze wspominał Józefa, bo jak można rozdzielać małżonków we mszy świętej. No tutaj dodajmy za papieżem jeszcze, za papieżem Franciszkiem, że Jan Paweł II nazwał Józefa opiekunem Zbawiciela. Ludzie przyzywają go jako patrona dobrej śmierci. No można by tutaj wymieniać, wystarczy otworzyć sobie pierwszą lepszą litanię do świętego Józefa, którą gdzieś tam można znaleźć, albo modlitwę. I można tych tytułów znaleźć całe mnóstwo. I to jest też dla mnie ciekawe, że Józefa najczęściej podaje się w kontekście męskiej duchowości albo kapłańskiej duchowości. A tutaj papież pisze, że wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie, mogą znaleźć pomocnika, orędownika, przewodnika w chwilach trudnych, że wszyscy, którzy są na poziomie, są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowo czynny udział w historii zbawienia. To jest zdanie, które znowu pokazuje Józefa jako kogoś całkowicie niesamowitego z tą swoją niezwykle cichą i pokorną i taką ukrytą obecnością, ale która, jak pisze papież, ciekawie to zostało przetłumaczone, że mają wyjątkowo czynny udział w historii zbawienia. Tak, no papież jakoś mnie przekonuje tym, nie? Bo rzeczywiście zaczyna się od takiego wysokiego C i no właśnie można by powiedzieć to, co teraz przed chwilą wyraziłem, nie? No po co nam taki święty, taki niedościgniony wzór, a jak ten list się rozwija, to rzeczywiście człowiek ma takie wrażenie, że
Ojej, to jest ktoś, no, bardzo zwykły. I w tej zwykłości tak bliski, tak w tej zwykłości tak niezwykły. W tej swojej szarości, codzienności tak niezwykle inspirujący, nie? Że w tym jest świętość właśnie, że to nie jest jakieś bycie na pierwszych gazetach i robienie wielkich dzieł, bo często mamy jakieś takie patrzenie na świętość, że trzeba zrobić coś bardzo wielkiego, żeby przynajmniej jedna półkula o mnie usłyszała. A tutaj się okazuje, że to jest taka wierna codzienność, nie? Takie takie szczególiki od poniedziałku do niedzieli, od niedzieli do poniedziałku. Od niedzieli do niedzieli. Każdego dnia takie bycie u siebie, bycie ze sobą i wypełnianie tego swojego powołania, nie? Papież Franciszek tutaj dalej opowiada w tym liście o podając 7 takich tytułów, którymi nazywa Józefa, przez które będziemy przechodzić dalej, myślę, w naszej rozmowie, ale już nie dzisiaj. I zachęcamy. Dzięki za ten dzisiejszy wstęp, który, jak się okazało, z tego krótkiego listu, z krótkiego dokumentu papieża, można wyciągnąć ogrom myśli. Myślę, że my wyciągnęliśmy tylko małą cząstkę tego, co może się, do czego ten list może w ogóle zainspirować. Chyba, że jesteśmy wyjątkowymi gadułami i też tak może być. Jak na świeckiego i ojca dominikanina przystało. To po prostu jest nasz charyzmat, umówmy się. Ale myślę, że będziemy jeszcze wracać do tych myśli, które dzisiaj poruszyliśmy, bo też sam papież do nich będzie nawiązywał i nawiązuje dalej w liście, do którego przeczytania oczywiście zachęcamy serdecznie i zachęcamy do tego, żeby wydrukować sobie go po kawałku, wziąć na warsztat, zwłaszcza, że powoli zbliża się ten dzień 19 marca, kiedy świętego Józefa będziemy w kościele wspominać bardzo uroczyście w środku Wielkiego Postu. W ogóle miesiąc marzec, który w kościele jest poświęcony tradycyjnie Józefowi. Czuć, marzec, to czuć. To będzie bardzo dobra okazja, a my spotykamy się już za tydzień w naszych kolejnych rozważaniach poświęconych tej wielkiej, tajemniczej, cichej, ale mającej olbrzymi wpływ na Kościół i na naszą dzisiaj wiarę, i nie tylko naszą, czyli poświęcone świętemu Józefowi. Zapraszamy Was serdecznie. Dzięki i do zobaczenia. Do usłyszenia.